Cześć, witamy Was. Cześć moi drodzy, zaczynamy dzisiaj od piątkowej premiery renderów Samsungów. Co prawda te rendery się już pojawiały wcześniej, ale dzisiaj się pojawiały rzeczywiście pojawiły się w bardzo dobrej jakości. No właśnie zniknęły mi z newsów. Masz je w newsach nadal? Nie, oczywiście, że są, tylko je dodałem do newsa, który już był na temat renderów, żeby nie mnożyć bytów. Aha. Bo tak naprawdę pierwsze takie porządne, solidne rendery obu smartfonów, przepraszam moi drodzy, to ja Wam pokazywałem już 19 lipca. Wówczas między innymi dwoma renderami podzielił się znany Lixter Ivan Blass. Natomiast... I natychmiast dostał po łapach od Samsunga za złamanie praw autorskich. Nie sądzę, bo raczej im robi publicity. Rendery no, ale jak nie sądzę? Przecież ma na Twitterze wpis. A to nie zauważył. Musiał usunąć grafiki przecież wtedy, nie? A to nie zauważyłem. Musiał to zrobić po tym, jak je pociągnąłem, pobrałem. Ale rendery pojawiły się też w paru indyjskich serwisach. Whatever. Dzisiaj znowu Iwan opublikował kolejne rendery. By było weselej. Już w zasadzie rzuty obu składanych smartfonów w zasadzie z każdego boczku niemalże i w każdym kolorku. No i co się dowiedzieliśmy? Z Flip 4, czyli klapeczka. Galaxy Z Flip 4, moi drodzy, pojawi się w czterech kolorach, takim ala złotym, czarnym oczywiście, w błękitnym i nowym. Przypuszczam, że to będzie kolor Hero nowych smartfonów, takim ala fioletowym. No fiolecik, to jest bardziej fioletowe niż różowe, aczkolwiek ja mam trochę problem z kolorami, więc... No ale złoty będzie to najważniejsze, a skromny... Nie, to jest fioletowy, taki jasny, różowy. Tak, jest, no. Tak, ale grunt, że jest złoty też. Złoty, takich może bardziej beżowy bym powiedział, będzie też Galaxy Z Fold, czyli składana książeczka. Będzie też czarny i będzie też szary, czyli widać, że Fold jest adresowany bardziej dla... nazwijmy to użytkowników, powiedzmy, biznesowych, natomiast Flip to taki bardziej fashionowy telefon, czyli tu się kompletnie nic nie zmienia i design tych telefonów też się wiele nie zmienił. Z tego, co widzę, Fold nabrał troszeczkę innych proporcji. Będzie minimalnie niższy, a szerszy po złożeniu, czyli ten ekran zewnętrzny będzie ciutkę większy, ale to są dosłownie o kropelkę różnice. No to są również różnice w rozdzielczościach, co najmniej małego tak. Wyświetlacza, ponieważ nie wiem, jak jest z dużym. Jest bateryjka 4400, mają być troszeczkę inne aparaty. Ja się zdecydowałem na dorzucenie go do katalogu. Flipa też zresztą prawdopodobnie dorzucę, ponieważ po szybkim przeglądzie tego, co mam na jego temat, stwierdziłem, że w zasadzie już można. Ma być wymiana głównego aparatu fotograficznego na matryce 50 megapikseli w Foldzie. Mają zmianie również ulec rozdzielczości matryc tych w środku i na zewnątrz, nie jakby w zestawie, tylko tych pojedynczych aparatów na 16 i 10 megapikseli. Dwie dwunastki mają pozostać, z tym, że jedna dwunastka, ta tele ma dostać troszkę lepszą optykę i powiększenie mamy mieć 3 razy zamiast 2 razy, razów w poprzednim modelu. Jeżeli chodzi o pamięci, Samsung certyfikował 4 wersje co najmniej pamięci flash. Ludzie dopytywali bardzo o wersję terabajtową. Tak, wersja terabajtowa też ma być, została certyfikowana i prawdopodobnie jest już w produkcji. Z tym, że ja apeluję do tego, że pamiętaj, że Samsung jak certyfikuje, to certyfikuje wszystko jak leci. Jest certyfikowana również wersja 128 giga. I bardzo możliwe, że taka wersja trafi na rynek. Może Samsung ze względu na ogólną bryndzę ekonomiczną w całej Europie i nie tylko, stwierdził, że warto również trochę tańszą wersję zrobić. Dokładnie. I te 128 giga ma również certyfikację, natomiast 1 tera może na przykład trafi do wersji specjalnych, a może trafi do zwykłej wersji sklepowej. Ja wiem.
Obawiam się, że cena będzie tak wywalona w kosmos tej terabajtowej odmiany, że ona po prostu będzie w ofercie dla chętnych, a gros sprzedaży załatwi ta najtańsza i myślę, że wypuszczą tą najmniejszą pamięć po to, żeby po prostu oferować oba smartfony w niskich cenach. W miarę niskich. Fold miał, ja nie wiem, czy ty się spotkałeś, bo Fold był zapowiadany czwórka z 12 giga pamięci RAM, natomiast ja znalazłem również informację o 16 giga i również dorzuciłem i to też jest taka informacja. Mogą być dwa warianty, a niemalże pewna po prostu. Regionalizowane. Tak naprawdę dowiemy się wszystkiego 10 sierpnia po południu, no bo wtedy będzie premiera. I może się też okazać, że akurat wersje pamięci to będą różne w różnych regionach świata i może się okazać, że Azja dostanie dużo lepsze niż my tu w Europie. No i pewnie jesteśmy na przykład tego, że Snapdragon 8 Plus generacji pierwszej będzie przynajmniej w wersji amerykańskiej. Wersja amerykańska trafiła do benchmarków, w związku z tym wiemy, że wersja z literką U w odróżnieniu od wersji z literką N będzie miała na pewno Snapdragona, nie wiem jak jest na Europę. Nie, w składakach nie było różnicowania procków, także będą Snapdragony 8 Plus, tu nic kompletnie się nie zmieni. W przypadku Flipa też wiele się nie zmieni, zewnętrzny ekranik ma trochę urosnąć znów, no ale powiem szczerze, no nadal moim zdaniem będzie ciutkę przymały, chociaż ten telefon z generacji na generację wygląda coraz lepiej. Zdaje się, że przekonstruowali zawiasy. Mam cichą nadzieję, bo kilku producentów już pokazało, że daje się zrobić składany telefon bez wyraźnej krechy w miejscu, gdzie się składa wyświetlacz. Jest to trudniejsze, ale możliwe do zrobienia. Ta krecha nadal jest widoczna, ale nie tak bardzo jak w przypadku składanych Samsungów. Chociaż powiem szczerze, jak się tego zaczyna używać, to kompletnie nie przeszkadza. Ale esteci mogą być nadal oburzeni tym załamaniem, więc miejmy nadzieję, że w końcu zniknie. Jest, myślę, że niemal pewnym elementem również w przypadku obu modeli wodoszczelność na poziomie IP68, bo już była, trudno, żeby ją nagle odebrali. Na pewno nie będzie mini jacków, na pewno nie będzie gniazdek na microSD, ale na pewno będą eSIM-y z kolei, no bo to też już było, nie? Tak, eSIM-y muszą się pojawić, bo to w tej chwili jest po prostu taka konieczność czasów po prostu, żeby eSIM się pojawił. Zostawmy Samsungi, które na razie nie są jeszcze do końca pewne, a przejdźmy z kolei do czegoś, co już jest pewne. Ta Motorola pojawiła się wczoraj, mowa o Motorola Moto G32. Pojawiła się wczoraj w różnych serwisach Motorola, później zniknęła szybko, dzisiaj się pojawiła od nowa. Jacek, ale... miał mega szczęście, bo ja się już wczoraj zasadzałem, żeby o tym telefonie napisać, po czym wlazłem w linki, a tam kicha pusto. Jest Motorola G32, która jest prostym telefonikiem 5G ze Snapdragonem 680, bateryjką 5000 mAh, która jest ładowana prądem 33-watowym. IPS-owy wyświetlacz 6,5 cala dla tych, którzy lubią te trochę mniejsze smartfoniki. Full HD pracujący przy 90 Hz. Dziwne, bo zapowiedzi były, że będzie tylko HD i przy 90 jest Full HD, wypada się cieszyć. Pamięć 128 plus 4, przynajmniej tak w tej chwili jest w serwisach europejskich sprzedażowych. Ja znalazłem bodajże w trzech dzisiaj, w Holandii, Belgii, Francji i Austrii chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Wiesz co, generalnie ja wynalazłem, że od 4,64 poprzez 4,128 się przewija w różnych miejscach, aż po 6,128 i kolory też zauważyłem, że się różnią, bo generalnie są trzy, ale gdzieniegdzie są dwa i to też nie zawsze te same dwa. Znaczy tak w ogóle to są cztery. No tak, w ogóle to są cztery, do galerii wystarczy zajrzeć, ale tak zazwyczaj w różnych, w zależności od lokalnej, ale ja lokalnego sklepu Motorola jest różny. Tak, ale ja czerwonego nie znalazłem, prawdę mówiąc. Gdzie znalazłeś, w którym kraju? Wiesz co, nie pamiętam, wczoraj po prostu pobrałem, wiesz co, albo Holandia, albo Austria wczoraj, ja nie pamiętam. Kurczę. Dobra, muszę jeszcze w takim razie pogrzebać, no bo ja znalazłem czarny, srebrny i taki złoto-beżowy. No to jeszcze jest czerwony, ale oczywiście nie wiadomo, co będzie u nas, no bo polskie Motorola jeszcze na razie nic nie ogłosił.
Ja tak na szybko przeliczyłem cenę bazówki, czyli najtańszego modelu i wyszło mi 9,99 i możliwe, że tak właśnie się pojawił u nas, ale jak trafi do nas 4,64 pamięć, to przy tej cenie ja Motorola wyśmieję, bo sam telefon jest całkiem spoko, ale 4 giga RAM-u i 64 pamięci obecnie to zdecydowanie za mało. A w ogóle z tym telefonem to jest śmieszna sprawa, bo on jest pieruńsko podobny do innych Moto G. Weźcie sobie Moto G42, Moto G52. Taka rodzina. A nawet G62. Aparaty fotograficzne toczka w toczkę, aczkolwiek zwróciłbym uwagę na design oprawki aparatów Moto G32, który zdaje się zwiastować już przejście Motorola na troszeczkę inny wzór tej oprawki. Bardziej kwadratowa, nadal nie kwadratowa idealnie, ale bliższa kwadratowi. I taką też oprawkę znajdziemy w nadchodzącym modelu, którego premiera w Chinach już w poniedziałek, więc tak trochę wybiegnę. Będzie to flagowiec z 200-megowym aparatem. Tam też będzie oprawka aparatu bliska kwadratowi. A oprócz tego zobaczymy nową klapkę. O nich opowiemy Wam za tydzień. Ja jeszcze wspomnę tylko o aparatach, bo Adam powiedział, że podobne jak w serii G, to jest 50, jeżeli chodzi o matrycę główną, plus 8 szerokokątna, plus 2 do makro, chociaż ta 2 wcale nie wygląda jak 2 z ostatnich. 16 megapikseli z przodu z kolei i nie ma szału, ale tak jak Adam powiedział, jest to całkiem fajne. Gdyby jeszcze nie mała pamięć, gdyby była wersja, nie wiem, 6 giga RAM-u. 628 to już jest zupełnie spoko telefon, bo jeszcze ma baterię 5000 z 30-watowym ładowaniem, żeby na przykład było zabawniej Moto G42, czyli niby model wyższy, ma AMOLED-a, ale bez szybkiego odświeżania i wolniejsze ładowanie baterii, więc Motorola tak coś za coś. No i warto jeszcze uzupełnić, że nawet ta Moto G32, czyli model nisko niby pozycjonowany w gamie, ma głośniki stereo. Ma głośniki stereo, właśnie jeszcze ma mini jacka, ma micro SD i jeszcze będzie wersja dual SIM z tego co widzę. Tak, karty pamięci przy tych niskich tierach są rzeczywiście nie do przecenienia. Tak, no ale miejmy nadzieję, że to 4,64 to tylko ktoś, jakiś sklep tam wyskoczył przed szereg i to się nie pojawi, bo to jest bez sensu. Ale pozostałe to już jak najbardziej. Chociaż powiem szczerze, że tak 999 za 428 to też mi się tak naprawdę średnio widzi ten telefon, no ale 628 to już by było nawet okej. Chiński oddział Oppo z kolei pokazał K10 Vitality. Ja męczę się z tymi tłumaczeniami, dlatego że Chińczycy to Holiban nazywają, nie mam pojęcia, jak to się wymawia. Może być Energy, to może być Yauf Edition. Tak, dlatego jest tutaj pewna trudność. To ma Snapdragona 778. Jak widać, stąd obsługuje sieci 5G, ma IPS-owy wyświetlaczek 6,6, Full HD pracujący przy 120 Hz, to warto zauważyć. Szybkie ładowanie baterii 5000 mAh, to szybkie ładowanie to jest 30 W, także nie najszybsze, ale w zasadzie w tej klasie to jest OK. 64 megapiksele, jeżeli chodzi o aparat główny, 8 szerokokątna i 2 do makro, z przodu 16, czyli takie trochę powtórka jakby z tej Motorola, tylko 64 zamiast 50. Wersja pamięci 1, 256 i 12 RAM-u, dual SIM oczywiście. Nie znalazłem niestety obsługi kart pamięci, także tutaj od tego. Bo zdaje się, że nie ma z tego, co ja. No właśnie, no i nie ma głośników stereo. No nie ma głośników, o baterii powiedziałeś, 5030 W. Cena, moi drodzy, około 1530 po przeliczeniu z juanów. I teraz uwaga, nie pomylcie przypadkiem tego K10 Vitality, whatever, cokolwiek, K10 z krzaczkami chińskimi, bo jest jeszcze K10 Pro, no tu raczej nie pomylicie, ale macie jeszcze K10 5G w dwóch wersjach, chińskiej i indyjskiej. One zupełnie na szczęście inaczej wyglądają. Tak, każdy wygląda inaczej, natomiast nazwy są takie same i mylące i tak naprawdę jakby ktoś się uparł strasznie, to może się pomylić przy zakupie, bo mamy K10 bez 5G, mamy K10 z 5G w Chinach, mamy to samo w Indiach, ale to już nie jest ten sam telefon. No i teraz to Vitality, Energy, czy jakkolwiek to bydle się nazywa, też w Chinach, także myślę, że nie przekroczy to granicy Chin i dyskusja o nazewnictwie w sumie trochę akademicka, no, natomiast może przekroczyć, tylko się będzie inaczej znowu nazywało. Albo tak, no.
To też jest możliwe, może z tego zrobię jakiegoś Renault. Ja bym się nie zdziwił, bo Oppo cudaczy, no to jest, Oppo są mistrzami w mieszaniu nas w telefonów, zupełnie jak Vivo, bo ci też są dobrzy agenci, może dlatego, że to ten sam koncern w sumie. A skoro już o Vivo wspomniałem, to też jest nowy model Y02S, o którym nie wiem, w zasadzie chciałem coś dobrego powiedzieć, ale to jest budżetowano. Co, o czym tu gadać? No, ekran HD+, LCD oczywiście 6,5 cala, piąteczka do selfie. Ciekawie z tyłu, bo z tyłu jest tylko jeden aparat, a wygląda jakby były dwa, bo zrobili dwa duże obiektywy, tak jak teraz jest modnie. Zresztą widzicie za moimi plecami, co odwalił Asus. To wygląda bardzo podobnie, z tym, że zamiast jednego obiektywu wpakowali diodelec w pryciule. No i jest z daleka widać, jakbyś miał podwójny obiektyw, a tu jest niespodzianka, w dodatku ten główny to jest 8-megowy, więc no, więc widzicie, jaka to jest budżetowa. Napędza to MediaTek Helio P35, a pamięci, pożal się Boże, 3 plus 32, nie wiem, no z 3 gigami RAMu, jakby tam nie instalować zbyt wielu aplikacji, to może jeszcze jakoś by to przez pół roku pociągnęło, ale 32 giga pamięci wewnętrznej, nawet jak parę zdjęć zrobicie, to się zapełni momentalnie. Ciężka sprawa, powiem szczerze, z tym telefonem. Nie mówię, no próbuję coś dobrego znaleźć, ale tu nie ma nic dobrego. Nie ma nic dobrego, na szczęście jest spora szansa, że jednak do nas nie trafi nigdy ten smartfon. To jakieś Indie mogą być, coś takiego, Wietnam. Podobnie na szczęście nigdy do nas nie trafi Redmi 10a Sport. Indie chyba, nie wiem, albo zamówiły tych smartfonów, rzeczywiście tyle hangarów, że się na lotnisku nie zmieściło, albo diabli wiedzą co, ponieważ wypuścili nowego smartfona A10 Sport, który jest smartfonem A10 tak naprawdę i niczym się nie różni, poza tym, że ma tylko jedną wersję pamięci. Sprawdzałem naprawdę, słuchajcie, szczegółowo specyfikację, nie ma tam żadnej różnicy. Także nie ma chyba sensu nawet za długo o nim mówić. Co prawda ten tier pamięci jest wyższy, jest 128 plus 6, ale wersja podstawowa też miała taki tier pamięci. Tutaj po prostu dokleili nową nazwę, wpuścili stary telefon pod nową nazwą. To ja tak nic nowego pod słońcem. Tak, o czymś, co można u nas kupić, bo też był news w tym tygodniu. Nubia Red Magic 7S Pro z takim fajnym świecącym wiatraczkiem, który próbuję wam pokazać. O, trafiła już do globalnej dystrybucji. Jak ktoś chce sprawdzić ceny, jest podlinkowany news na ten temat w opisie tego filmu. My już o nich mówiliśmy, prawda? Mówili, tak, przypomnę, w zeszłym tygodniu szczegółowo o tym urządzeniu, więc teraz znamy europejskie ceny i wersje pamięci. Jest trochę biedniej, od razu mówię. Niedużo, ale jest. Taniej niestety nie jest, bo jest drożej jak w Chinach. A w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, jak nie w przyszłym, to góra, w kolejnym zaproszę was na tym kanale na recenzję tego telefonu, bo też jest tam mocno wesoło. Uwielbiam testować te telefony, bo tam jest konkretny kabaret w nich, ale z drugiej strony zalety też znalazłem, także spoko. O nowym Zenfonie 9 to już wam też mówiliśmy w zasadzie i się okazało, że ta specyfikacja, którą miałem, dosyć szczegółowa, bo to była specyfikacja ze sklepu szwedzkiego, chociaż niektórzy się upierają, że on norweski jest, spoko. Ja go miałem w wersji szwedzkiej. W zasadzie ta specyfikacja, którą wam podaliśmy, nie różni się. Ja uzupełniłem po premierze tylko kilka szczegółów dotyczących aparatów, tak naprawdę. Natomiast nie było tak, żebym coś miał niedobrze. I tutaj się zdziwiłem mocno, bo rzeczywiście ta specyfikacja była dosyć dokładna. Pokazać, jakie to jest małe. No zestawiam to z Nubią, która jest wielką patelnią. O. Także faktycznie jest to kompakcik. Macie recenzję podlinkowaną, jest już na naszym kanale, gdzieś tam na dole znajdziecie, jest też news. Nie będziemy chyba powtarzać znowu o tym telefonie, żeby was nie uśpić. Nie ma sensu. Bardzo spoko. Słuchaj, pokaż go od strony ekranu z zapalonym ekranem, możesz? Mogę. Wiem, będziesz marudziło te ramki. No i ja nie marudzę. Nie, no są w cholerę widoczne. No, ale proszę cię, nie przesadzajmy. No, ja wiem, że to nie jest poziom, kurczę, nie wiem, galaksiaka, gdzie w zasadzie ramki... Wiesz co, ale to nie, Adaś, to nie o to chodzi.
To nie o to chodzi. Jest po prostu zarąbisty smartfon, który ma bardzo fajny design tyłu. Bardzo mi się podoba ten design. Z tymi pierścieniami na aparatach fotograficznych, które co prawda sugeruje, że te aparaty są większe niż są w rzeczywistości, ale spoko, wygląda fajnie. Nawet najgorsze te zdjęcia. Natomiast kurczę, przy takiej specyfikacji nie postarać się o to jednak, żeby ten wyświetlacz był troszeczkę fajniejszy, żeby tych ramek było trochę mniej. Nie podoba mi się to. Mnie te ramki zupełnie rażą. Zresztą zobacz, ten Nubia też ma takie ramki i nie, mówię, akurat to mi kompletnie nie przeszkadza. Adaś, no, ale nie mówimy o Nubii. Znaczy, to ja rozumiem, no, że Nubia. Ja akurat po Asusie się po prostu, powiem szczerze, spodziewałem u dołu jest czegoś więcej. Po ZTE się nie spodziewam czegoś więcej. A, ja się spodziewam, po każdym telefonie wie zawsze więcej. Jest ta brudka, ale serio, mnie to nie przeszkadza. Naprawdę ludzie powinni to polubić za rozmiar i przede wszystkim za rozmiar, a na pewno nie polubią za ceny. Ceny macie podlinkowane. Ja je zostawiam bez komentarzy, suplementów, przypisów i glos, bo... Tak, przy takich cenach trudno się cieszyć z kompaktowego smartfona. Tak. No to jest, że tak powiem, jak dla mnie trochę zabicie... Kurczę, kury, która mogłaby znieść, może nie złote, ale srebrne jaja, to na pewno. Czy, wiesz co, gdyby to nie był Zenfone, gdyby to była jakaś seria ze średniej półki, gdyby to tam było, były troszeczkę gorsze bebechy, no to może byłoby lepiej pod tym względem. Może Asus się zastanowi, postuka w głowę i wywali na rynek 6,5-calowego, przepraszam, on ma 6 cali, tak? 5,92. No, może wydali takiego 6-calowego smartfona, po prostu troszeczkę tańszego, z trochę gorszą specyfikacją. O, jeszcze możemy go przyłożyć do S22 z plusem. No jest to maleństwo, po prostu jest to maleństwo. Czekajcie, spróbuję równo doły telefonu wyrównać. Naprawdę, jest to maluch i serio, no ja go chowam całego w dłoni. No fakt, że mam dużą łapę, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że osobie, która ma drobną dłoń, naprawdę ten telefon będzie wygodnie obsługiwać. Zresztą zebrałem po znajomych, pokazywałem trochę to ludziom. Każdy, ojej, jaki fajny, jaki mały, jak słyszeli cenę, of mordę. No i to jest to. Ja sobie go nie kupię. Kurczę, jakby to kosztowało 1,5, to bym to kupił. Takie teksty, słuchajcie, słyszałem wczoraj po południu, jak pokazywałem ludziom ten telefon, a pokazywałem kilkunastu osobom go także. Skończmy z Asusem. Po czym zapraszamy Was do przeczytania recenzji Adama, do obejrzenia recenzji i do poczytania. Do obejrzenia przede wszystkim. Jeżeli chodzi o nowości, wyskoczył również OnePlus 10T. Raz, że specyfikacja pojawiła się w chińskim urzędzie certyfikującym telekomunikacyjnym, a dwa, że pokazały się również rendery, w związku z tym smartfon wylądował w katalogu. Także możecie przeczytać pewną specyfikację. Premiera też, no, znowu drugiego albo trzeciego, nie pamiętam w tej chwili, nawet zaraz Wam zerknę, bo powinienem Wam dokładnie powiedzieć. Adaś będzie zerkał, ja przelecę szybko przez specyfikację. Nikt się nie spodziewał Snapdragona 8 Plus generacji pierwszej. Bateryjka 4800 jest i ładowanie ma być 150-watowe, czyli całkiem krzepkie. AMOLEDowy wyświetlacz oczywiście 6,7, Full HD pracujący, Corning Gorilla Glass Victus i przy 120 Hz odświeżania. Nie wiem jeszcze jak z kolorem, ale pewnie będzie 10-bitowy. Pamięci 128, 256 i 8.12, takie informacje mam w tej chwili, bo takie były certyfikowane. Natomiast aparaty fotograficzne 50 plus 8 plus 2 z przodu 16, czyli tak jak Motorola G32, o której mówiliśmy na samym początku. Zobaczcie, jak zrąbali. Fajny telefon i kurczę, dają takie, może nie jedyne, ale bardzo przeciętne aparaty fotograficzne. Znaczy wiesz, można dać oczywiście bardzo dobrą matrycę 50-megapikselową. Tutaj dali tylko dobrą. Dali tylko dobrą. Jak to OnePlus? Miejmy nadzieję, że chociaż dadzą porządne ceny. Chociaż tutaj też już bym na to nie liczył, no bo premiera w Indiach, więc będzie pewnie dystrybucja globalna. Parzyją, mówili, 3 sierpnia się dowiemy. Możliwe, że zobaczymy też nowy zegarek, ale to będzie taki cheaper watch, bo ma być serii Nord, czyli OnePlus Nord Watch. Nie wiem, czy on będzie na stówę, ale są takie ślady, które pokazują, że to istnieje. I może niekoniecznie akurat wraz z 10T się pojawić,
ale pojawi się prędzej czy później i to myślę, że prędzej niż później. W Chinach premiera Huawei Enjoy 50 Pro i nie będziemy o tym telefonie rozmawiać, głównie dlatego, że to jest nic innego jak nowa i90, którą zresztą mam gdzieś w tej chwili. Enjoy 50 Pro to jest skóra ściągnięta po prostu z nowej i90 i specyfikacja również w zasadzie. Tam nie wiem, czy nie ma jakichś delikatnych różnic w pamięci, jest 128 i 256 w tej chińskiej wersji, 8 giga RAM-u, ale zdaje mi się, że chyba nie było i chyba nawet niczego nie zmieniałem w specyfikacji. 40-watowe ładowanie, 5000. Jesteście zainteresowani, podoba wam się, sprawdźcie na polskim rynku, E90 jest dostępne w sklepach już od dawna dosyć. Ale to nie wszystkie premiery Huawei, dlatego że jest jeszcze MatePad 10.4 w wersji 2022 z Kirinem 710 i to jest w zasadzie chyba główna zmiana, jeżeli dobrze pamiętam, względem poprzedniej wersji. Nie pamiętam, czy coś jeszcze się zmieniło, ale wydaje mi się, że nie. Tablet jak tablet, obejrzyjcie. Jeżeli potrzebujecie tabletu, warto rozważyć. Tabletu bez Google'a oczywiście, ale... Tak, oczywiście, jak tabletu, najbardziej. Tablety wydaje mi się, że bez Google'a. Wiesz co, w przypadku tabletu, nie wiem, popraw mnie, bo ja nie miałem okazji używać ani dawno telefonu bez Google'a, a tabletu bez Google'a to w życiu nie używałem. Przyznaję się bez bicia. Wydaje mi się, że akurat w przypadku tabletu brak dostępu do Google nie jest aż tak bardzo dokuczliwy jak w przypadku smartfona, a nawet żeśmy w tym tygodniu z Konradem gadali trochę na ten temat, też jest film na naszym kanale. Czy daje się w ogóle żyć bez Google'a? No daje się oczywiście apki też dookoła poinstalować, ale to takie trzymanie prawą ręką za lewe ucho i jednoczesne... Znaczy, wiesz co, nie wiem, ja żyję od dosyć długiego czasu bez Google'a i mi to nie przeszkadza. No ja bym nie potrafił. No rozumiem. Ale no to... Ale to jest, wiesz co, to jest kwestia przywiązania pewnie do aplikacji, które korzystają z API Google'a i wtedy rzeczywiście jest problem. Jeszcze czegoś, Jacek, lenistwa. Mi się po prostu nie chce po 1500 razy konfigurować nowego urządzenia, jakbym jeszcze miał szukać tych aplikacji skądinąd lub alternatyw. Słuchaj, ale ja nie mam tego problemu. Korzystam z aplikacji alternatywnych. Nie mam kłopotu z przenosinami z telefonu na telefon, dlatego że Huawei ma akurat... Jak w ramach jednej firmy to się pięknie klonuje przecież, no to... To w zasadzie każdy producent oferuje opcję przenoszenia, w zasadzie klonowania jeden do jednego w tej chwili, szczególnie jak no, ma się własną bardzo rozbudowaną platformę jak Huawei, no to jest myślę, że pstryknięcie palcem. Natomiast ja nie o tym. Ty używasz, pamiętaj, telefonu specyficznie, nie tak jak większość ludzi. Pamiętaj, że jesteś człowiekiem, który czasem nawet wyłącza transmisję danych, Wi-Fi, pozycjonowanie i tak dalej. I bateria tak, jak potrzebuję, żeby bateria mi przetrwała dłużej, to oczywiście, że to robię. No więc właśnie, no. Także wiesz, używasz w sposób trochę specyficzny, wydaje mi się, niż większość użytkowników. Specyficznie. Ale wiesz co, czekaj, bo to co prawda jest dyskusja na zupełnie inną rozmowę. Znaczy, to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Natomiast co jest takiego, słuchaj, powiedz mi, w Google, czego nie ma gdzie indziej? Albo w jaki sposób Google'a nie można sięgnąć nawet w serwisie czy w systemie, który Google'a nie ma wbudowanego jakby? No słuchaj, przede wszystkim wygoda, przyzwyczajenie. Jesteś przyzwyczajony, że tak, zawsze... Ale Adaś, konkret, z czego korzystasz takiego, że nie możesz tego znaleźć gdzie indziej? Słuchaj... Ja rozumiem ludzi, którzy mówili dawniej o aplikacjach bankowych. Ja nie wiem tak, w tej chwili, jak jest z innymi bankami, swój akurat mam. Już wiele zależy od banku, no ale na przykład ja bym musiał zmienić bank, żeby używać smartfonu bez błogosławieństwa wielkiego Google'a. Tak, znaczy, no ja rozumiem, że jeżeli chce się płacić telefonem, to jest to powód, jak najbardziej. Powód. Tak. To samo z płatnością i zegarkiem. Tak się już przyzwyczaiłem, że nie potrafię bez tego żyć. Nie noszę już portfela od dłuższego czasu. Tak, ale Adaś, chodzi mi o to, że wszystko inne w zasadzie masz. To znaczy nie ma powodu, żeby się do tego Google... Ja wiem, że ludzie są przywiązani na takiej zasadzie, że tutaj to miałem, a tutaj nie mam. O tym mówię. Muszę tak, tylko że wiesz, jak już raz zakombinujesz... Jak już raz znajdziesz aplikację, którą możesz korzystać, to później nie ma powodu, żeby wracać. Jeden powód, dla którego miałbym kombinować. Jeden. Bo ja go nie widzę, sorry.
smartfony bez Google'a nie przekonują ani cenowo, ani niczym innym, a dodatkowo zmuszają mnie do kombinowania, więc myślę, że nie czuję potrzeby przesiadania się. Natomiast wiesz, ja jeszcze dodatkowo używam chociażby aplikacji do zarządzania kontami służbowymi w Mecie i tu już się trochę rozjeżdża, bo chociaż przyznaję, że nie próbowałem ostatnio, bo może się pojawiły jakieś alternatywy, ale podejrzewam, że nie, bo Google to no Meta i wiadomo, to jakoś tam pewnie się nie do końca Amerykanie tam wszystko Chińczykom chcą udostępnić i możliwe, że tych aplikacji po prostu nie ma. Mówię, ostatnio nie sprawdzałem, więc poprawcie mnie, jeżeli się mylę. No, ale mówię, w przypadku tabletu na pewno bez Google'a łatwiej się żyje niż w przypadku smartfona, bo tablet no, do multimediów, a akurat ten tablet, o którym Jacek powiedział, jest całkiem fajny. Więc... To znaczy jest jeszcze fajniejszy tablet, który Chińczycy też pokazali w tym tygodniu, pokazali go w trzech wersjach, słuchajcie. Teoretycznie zazwyczaj są dwie, jedna z obsługą danych i jedna z obsługą wyłącznie Wi-Fi. Tym razem są trzy wersje, jest jedna z mowa o MatePad Pro 11 cali. Oni musieli go nazwać dziwnie, dlatego że już o takiej nazwie tablet wcześniej był. Tutaj jest jedna wersja, która obsługuje dane i dwie wersje obsługujące Wi-Fi. Ta wersja obsługująca dane od wersji Wi-Fi różni się procesorem. W jednej jest Snapdragon 888, w drugiej jest 870. Ale jest jeszcze jedna wersja Wi-Fi, która ma Snapdragona 888, tylko że z wyblokowanym najwyraźniej modemem. Takie czary. Nie wiem, po co to zrobili, ale najwyraźniej stwierdzili, że warto. Podejrzewam, że ta z samym Wi-Fi jest tańsza zwyczajnie. A to znaczy, ta z samym Wi-Fi może być nieco tańsza, ale jeżeli są, wiesz, dwa takie same procesory, a wyblokowany modem, to ona w zasadzie powinna być, no tak. No, no ale jest tańsza, bo jest wyblokowany modem, ale znowu wracam. Powiem szczerze, to tak samo nie czuję potrzeby posiadania modemu komórkowego w tablecie, bo... Przeważnie tabletu używamy w domu, w hotelu, w podróży i tak zawsze mamy ze sobą również smartfona, więc robimy sobie router ze smartfona i cyk. Po co dopłacać za modem w tablecie? Serio, nie widzę powodów. MatePad Pro 11 cali pokazał się w jednym serwisie europejskim, także jest szansa, że do Europy również trafi, ale bez tej wersji ze Snapdragonem 888 z samym Wi-Fi. Ma być wersja ta z obsługą danych i ma być wersja z samym Wi-Fi. Natomiast jeszcze w tym tygodniu pojawiły się w miarę wiarygodne dane Legiona i70 Lenovo, kolejnego full wypasa, ale zapraszam Was tak naprawdę do specyfikacji, żebyście mogli na spokojnie obejrzeć render, który jest, w zasadzie jest tył i przód, widać go w miarę. Ale to też powiemy, jak będzie premiera tego. A dzisiaj się chyba z Wami żegnamy już. Tak. Życzymy Wam milutkiego weekendu. Ja jeszcze mogę zaprosić ewentualnie do poczytania Adama 450 megapikseli w smartfonie w newsach. No tak, też śmiesznie wychodzi. To co, widzimy się za tydzień i do zobaczenia. O, jeszcze Jacek, też zapraszamy do działu testów. Jacek pokazał smartfona z Dragon Ballem. Z Dragon Ballem i widzę, że straszną miał radochę z tego smartfona. Na pewno większą niż ja bym miał, także fajnie. No było zabawnie oczywiście. No dobra, to trzymajcie się. Cześć.